To witam Cię, Julitko, serdecznie. Mam nadzieję, że nastrój Ci sprzyja i że wniesiesz pozytywne wibracje do tej dzisiejszej sesji, bo na pewno się przydadzą. No dobrze, spróbujemy. Okej, to jak jesteś gotowa, to chciałabym, żebyś teraz powoli zamknęła oczy i zaczęła oddychać trochę głębiej. Policzę teraz. Od 1 do 3, a na 3 opiszesz mi, jak wygląda ciało subtelne osoby w depresji w odniesieniu do planu metafizycznego. 1, 2, 3. Jest, może być szare i dziurawe. Widzę taką niekompletną aurę czy powłokę. I na razie tylko tyle. Okej, czy jest jeszcze coś, co powinniśmy wiedzieć odnośnie ciała subtelnego osoby będącej w depresji? Jakby ma wokół siebie też, widzę taką osobę, która ma wokół siebie taką chmurę ciemną. Jej myślokształty są w ciemnych barwach i agresywnie poszarpane na przykład mogą być, albo takie zbite jak burzowa chmura, gęste. Dobrze, to czy zawsze ono wygląda tak samo, czy może się zmieniać? Może się zmieniać. To nie jest tak, że jest cały czas w takim samym kształcie. Też to nie jest tak, że cały czas jest na przykład to subtelne ciało, ta subtelna powłoka dziurawe, to się może zmieniać, to może ewoluować, może się uzupełniać i stawać się kompletne, może zmieniać barwę. Depresja nie pokazuje mi się jako stan, który jest, że się z niego nie wychodzi. Jest to coś, jest to wręcz jakby organizmy wpadają w ten stan i są w stanie same z niego wyjść. Okej, czy jest jeszcze coś, co powinniśmy wiedzieć na ten temat? Na razie nic więcej mi się nie pokazuje. Dobrze, to przechodzę do kolejnego pytania. Czy depresja istniała od zawsze? Tak, nie, częściowo? Chyba nie. Chyba jest jakąś dysfunkcją, której się człowiek nabawił w toku swojej ewolucji, związaną ze słabym przystosowaniem do otoczenia, kiedy ma świadomość, że nie spełnił swoich celów, że coś mu zagraża nieustannie. Że stan depresji czy obniżonego nastroju jest w pewnym sensie naturalną, przypisaną cechą nam, bo pojawia się jako forma żałoby po stracie. I to jest jedna rzecz.
Ale druga rzecz jest taka, że człowiek jakby nabawił się w toku swojej ewolucji pewnych stanów ciągłego obniżonego nastroju, które się wiążą z niedostateczną, z niedostatecznym osiąganiem. Dobrze, to czy jest jeszcze coś, co odbierasz na ten temat? Nie, nic na razie. Jakie częstotliwości wibracyjne odczuwasz w każdym stadium depresji? Niskie częstotliwości, ale o różnej amplitudzie. To znaczy w początkowej fazie to są jakby gęste, jak to powiedzieć, wibracje. Niskie, ale gęste. Związane z większą aktywnością takiego zapętlonego myślenia. Umysł wpada w pewnego rodzaju zapętlone myślenie i wręcz pokazuje mi się, że ta aktywność mózgu, przepraszam, jest bardzo na takich obszarach duża, ponieważ wiąże się z obsesyjnym obrabianiem jakiegoś problemu. Potem jakby te impulsy się rozszerzają i wciąż na niskich częstotliwościach, ale mała niska amplituda, jakby powstaje rodzaj takiego otępienia. Czyli po tej fazie wzmożonej aktywności umysłowej następuje rodzaj otępienia. I wtedy jest taki bardzo silny zjazd jeszcze bardziej do dołu, kiedy powstaje pewnego rodzaju bezruch, czy też niemożność wykonywania najprostszych czynności. To jest taka głęboka depresja. Okej. Jakie myśli odbierasz jako charakterystyczne dla stanu depresji? No to ma związek z tym, o czym mówiłam poprzednio, że dwa typy myśli zasadniczo, albo obsesyjne, czyli w kółko, w kółko, w kółko, obrabianie jednego tematu. I to jest w zasadzie z takim wychyleniem w stronę psychozy. Albo taki negatywizm w sensie, że i tak to nie ma sensu, i tak mi się nie uda. To już jest koniec i wtedy jest to obniżenie też funkcji życiowych wykonywanych na co dzień, czyli trudność ze wstawaniem, z pracą. Takie dwa typy jakby, ale one się mieszczą w obrębie tego, co ja rozumiem jako depresja. Okej, okay. Które czakry odbierasz jako najbardziej powiązane z depresją? Czakrę podstawy. Czakrę podstawy zdecydowanie. I czakrę splotu słonecznego. Te dwie związane z oczyszczaniem się, z wolą życia, z realizacją swoich celów, ale też czakra splotu słonecznego jako ta, w której gromadzą się dysfunkcje nabyte
tam w pierwszych kilku latach życia, tam powiedzmy, nie wiem, do 8 czy 10 roku życia, jeżeli czegoś brakowało w środowisku rodzinnym. Później trudność powstaje z samorealizacją i dobijaniem się swoich celów oraz z takim samowyrażaniem. Zdecydowanie dwie dolne czakry. Dobrze. Jakie czynniki i warunki zarówno na planie fizycznym, jak i metafizycznym odbierasz jako przyczyny depresji? Czy możesz jeszcze raz przeczytać pytanie? Jakie czynniki i warunki zarówno na planie fizycznym, jak i metafizycznym odbierasz jako przyczyny depresji? To może zacznę od planu fizycznego. Jakby dużą rolę odgrywają tutaj dysfunkcje z wczesnych faz rozwoju dziecięcego i z dzieciństwa. Pewien głód, który nie zostaje zaspokojony. Głód emocjonalny, uczuciowy, który w późniejszej fazie życia, jeżeli nie zostanie przepracowany, jeżeli też nie zostaną rozpoznane i oczyszczone relacje, jeżeli były zaburzone z rodzicami, czy dysfunkcje rodzinne, to wszystko to na jakimś tam etapie życia, zwłaszcza między 30 a 40 rokiem życia, odzywa się jakąś silną depresją. Może też być tak, że system nerwowy jest uszczuplane czy też osłabiane poprzez nadużywanie używek i wtedy depresja czy stan takiego obniżonego nastroju jest jakby pochodną tego. A na planie metafizycznym stany podobne do depresji mogą być wywołane przy jakichś dziwnych praktykach okultystycznych, przy interferencjach ze strony istot niewcielonych. I są takie możliwości. Kiedy osoba jest jak gdyby okradana z tej swojej energii witalnej i tej energii związanej nawet z libido. Pokazuje mi się też coś takiego, że stany podobne do depresji, stany obniżonego nastroju mogą mieć miejsce jako takie chwilówki u jednej osoby, kiedy ma kontakt z taką osobą, która jest dla niej ewidentnie toksyczna. Też jest jakby dochodzi do takiego swoistego ograbiania z energii. Czy jest jeszcze coś, co mogłabyś dodać na ten temat? Chyba tyle. Dobrze, to czy depresja może mieć podłoże karmiczne? Tak, może się ciągnąć. Bo depresja nie jest czymś, na co my jesteśmy skazani. My możemy jakby własną pracą mentalną i energetyczną i odpowiednio ukierunkowaną energią emocjonalną, czy spożytkowaną, czy wytworzoną,
wydobywać się ze stanów obniżonego nastroju i nie dopuszczać do tego, żeby one się w nas zasiadywały, czy też żebyśmy się my w nich zasiadywali. Ale jeżeli jest długa historia takiej uporczywej depresji, może być to historia wcieleniowa również, kiedy dusza odradza się już z programem, właśnie z tym programem tej ciemnej chmury takiej, czy też tej łatwości wpadania w depresję. Może też być tak, że jest, widzę na przykład matkę, która jest w obniżonym nastroju, czy może przyszłą matkę, która, czy też może nawet ma jakieś okresowo myśli samobójcze i dziecko, które ona nosi, może w jakiś sposób mieć w swoim systemie neurologicznym pamięć tego. I może się ta pamięć w nim odzywać już za dorosłego życia, jako takie echo, wywołując stany właśnie depresyjne, stany głębokiego smutku. A nawet rozpaczy. To już mi po części odpowiedziałaś na kolejne pytanie. Czy depresja może mieć podłoże genealogiczne? Tak, tak, jak najbardziej. Pokazuje się to jako jasny fakt, że może być jakby też programem rodzinnym. Zwłaszcza po linii macierzyńskiej, bo dziecko jest bardziej wrażliwe na te impulsy, kiedy jest w łonie matki i chłonie też to, co idzie z jej mentalu, z jej też sfery emocjonalnej. Ale oczywiście to nie są takie rzeczy, tak jak powiedziałam wcześniej, na które jesteśmy skazani. Możemy się z nich oczyścić. I tutaj, tak jak była mowa o tych dwóch dolnych czakrach, jako aktywnie biorących udział w stanach depresyjnych, tak tutaj przy wychodzeniu z kolei pokazują się dwie górne czakry, czakra serca i czakra gardła. Czakra gardła, która się wiąże z aktywnym wyrażaniem radości, śpiewem. I czakra serca, która jeżeli jest otwarta, to jest taki komponent jak przebaczenie, czy współodczuwanie, czy współczucie. I wtedy jest lżej, bo ta uporczywość, która się mi się pokazuje jako taka jednostka związana z depresją, uporczywość, jest jakby rozpuszczana przy aktywnej czakrze serca. Okej, super. Czy depresję można wywołać? Prawdopodobnie można wywołać bronią psychotroniczną, czyli jakimiś ultradźwiękami. Można wywołać ubogim w składniki odżywcze lub zawierającym metale ciężkie otoczeniem, czyli tym cyklem odżywczo-oczyszczającym organizmu, jeżeli on jest zaburzony. Czym jeszcze? M-
można wywołać dysfunkcjami na poziomie emocjonalno-rodzinnym. Treściami też, jakby ciągami informacyjnymi, które są pobierane z mediów, ze środków masowego przekazu, nawet z takich rozrywkowych kanałów. Jeżeli tam są cały czas wrzucane jakieś treści podprogowe, albo jeżeli umysł jest cały czas bombardowany informacyjnymi ciągami, takimi ponurymi, czy też dołującymi, to też jednostka wpada w stan obniżonego nastroju. I pokazuje się to jako problem społeczny w tej chwili. To już mi po części odpowiedziałaś na kolejne pytanie. W jakich przypadkach można wywołać depresję? Czy jest jeszcze coś, co ci przychodzi na ten temat? A trochę chyba nie rozumiem. Możesz mi to rozszerzyć, to pytanie? W jakich przypadkach? No, takie jest pytanie. W jakich przypadkach można wywołać depresję? To już po części odpowiedziałaś właśnie. A na przykład mi się pokazuje, że pogodą można wywołać depresję. Jest coś takiego jak depresja pogodowa. Ona jest oczywiście dość powierzchowna, bo wystarczy, że zaświeci słońce i zrobi się ładna pogoda, a jednostka już się czuje lepiej. I dlatego w krajach północnych jest silny ruch w czasie zimowych miesięcy czy jesiennych do wyjeżdżania do ciepłych krajów na wakacje. Ale też nawet pokazuje mi się, że w naszym kraju, w Polsce, jest to silny problem, ta depresja pogodowa. Czy jest jeszcze coś, co powinniśmy wiedzieć na ten temat? No, dużo jest powiązanych tematów, takich jak dbanie o siebie, konieczność dbania o siebie, żeby utrzymywać się w stanie, w dobrostanie, a to jest, wydaje się, że to jest takie oczywiste. Sport, dobre odżywianie się, wystarczająca ilość powietrza, aktywność, ale tak pokazuje mi się, że to nie jest wcale takie oczywiste i media nie utrzymują nas, jeżeli jakby oglądamy je i tak jesteśmy tacy otwarci na te treści, które z nich płyną, to nie utrzymują nas w zbyt dobrej kondycji. I wcale nie poświęcają tak dużo uwagi naszemu dobrostanowi, a raczej skupiają się na tych rzeczach mrocznych, toksycznych, szkodzących. No i tu znów się pokazuje, że ludzie są jakby zainfekowani tym, wpędzają się sami w rodzaj psychozy czy depresji poprzez pobieranie tych ciągów informacyjnych. Angażują się w tematy i potem już nie wiadomo kiedy znajdują się właśnie w stanie obniżonego nastroju i organizm zaczyna inaczej funkcjonować.
To kolejne pytanie też jest podobne. Jak można wywołać depresję? Też już po części odpowiedziałaś, ale może jeszcze coś. Przepraszam. Jak można wywołać depresję? Można ją wywołać sztucznie, tak jak powiedziałam, ultradźwiękami. O odpowiedniej częstotliwości. To chyba tutaj będę się powtarzać, bo ponownie mi się pokazują takie komponenty jak metale ciężkie, jeżeli środowisko jest nimi skażone, to mieszkaniec takiego środowiska w naturalny sposób przechodzi w stan obniżonego nastroju. Można wywołać też niedostateczną ilością światła. Dobrze, czy jest jeszcze coś, co powinniśmy wiedzieć, czy mogę przejść do kolejnego pytania? Złymi słowami też można wywołać depresję. Dobrze, to przyjrzyj się działaniu antydepresantów z perspektywy metafizycznej i opisz, co widzisz lub odbierasz. To znaczy, pokazuje mi się to najpierw na poziomie takim molekularnym, chemicznym, że kiedy osoba jest w psychozie albo w depresji, to w jej mózgu powstają określone wzory. I to, co robią leki antydepresyjne, to one zmieniają te wzory. Czyli to jakby sprawiają, że one stają się bardziej takie monotonne, a jednocześnie bardziej regularne. Bo przy stanach depresji te wzory się robią, te wiązania, te wzory chemiczne się robią bardzo takie oryginalne, ekscentryczne. Dlatego tak trudno jest funkcjonować. Pokazuje się, że tak na planie fizycznym to zaletą leków antydepresyjnych jest to, przynajmniej tych chyba nowej generacji, jest to, że rozkurczają się mięśnie gładkie i dlatego wtedy osoba może łatwiej jeść, spożywać pokarmy, wraca jej apetyt. A na planie metafizycznym to ciekawe, bo jakaś taka ciekawa informacja się pojawia, że osoba będąca w depresji, w tak zwanej depresji, może dojść do bardzo, jeżeli jej organizm, jeżeli jej intelekt, system energetyczny, mimo to jest w dużych wartościach, taka osoba może na skutek tej przeżywanej depresji dojść do bardzo oryginalnych wniosków i stworzyć oryginalne rzeczy. I kiedy już z tego wyjdzie, z tego stanu, to jakby to doświadczenie jest dla niej edukujące. To tak się pojawiło na planie, którym mogłabym go nazwać metafizycznym, nie wiem. Czy antydepresanty mogą wywoływać efekty subtelne? Tak? Nie? Częściowo? Tutaj się pojawia rozgraniczenie na dawne antydepresanty, które wywoływały miały ogromny wpływ na ciało subtelne jednostki.
i na antydepresanty nowej generacji, które są lżejsze. Tutaj pojawia się taka informacja. I bardziej się skupiają na działaniach fizjologicznych, właśnie tak jak rozkurczanie mięśni gładkich żołądka. I mniej, i są mniej otępiające. Ale jeżeli ktoś brałby zbyt długo nawet te nowej generacji antydepresanty, no to miałoby to niekorzystny wpływ na jego ciała subtelne, na jego duszę. I naturalną reakcją, kiedy ktoś leczy się przy pomocy antydepresantów, powinno być jednak ich odstawienie w pewnym momencie i przejście na własny system funkcjonowania, na własny energetyczny system funkcjonowania. I w tym powinna pomóc na przykład joga, czy właśnie ćwiczenia na czakry. Czy odbierasz jeszcze jakieś efekty odnośnie ciała subtelnego? No, kojarzy mi się to z jakimś, nie wiem, takim trochę bezładem, bezwładem jednak duchowym, takie długie używanie leków antydepresyjnych. W zasadzie, gdyby było takie przyzwolenie społeczne na takie ekscentryczne zachowania, to powinna być taka możliwość, że człowiek mógłby się tak jakby wyszaleć, w tym sensie, że jeżeli ma obniżony nastrój, mógłby na przykład pójść gdzieś i tam mógłby pokrzyczeć, powrzeszczeć, popłakać, potarzać się, potem wstać, otrzepać się i wrócić do swoich codziennych aktywności. I pokazuje mi się, że często bardziej by mu to pomogło niż branie leków antydepresyjnych, ale presja społeczna jest tak duża, że raczej preferujemy zachowania nieekscentryczne, ponieważ one budzą lęk w społeczeństwie. Mimo tego, że jakby jest coraz więcej tych, jakby społeczeństwo staje się coraz bardziej inkluzywne i z jednej strony coraz więcej jest przyzwoleń na różnorodność, ale z drugiej strony pokazuje się jako tak naprawdę lęk przed tym, co, no tak nazwę to umownie, ekscentryczne zachowanie. Więc ludzie sięgają po leki antydepresyjne, no bo chcą jak najprędzej wrócić do normy. Cokolwiek tą normą jest, czyli normą jest zazwyczaj no to takie poprawne zachowanie. Na przykład nieuzewnętrznianie zbytnie, czy też w ogóle najlepiej nieuzewnętrznianie swoich emocji. A nawet nie okazywanie uwagi nadmiernej drugiej osobie, tylko taka letniość. Pokazuje mi się, że to jest we współczesnym społeczeństwie najlepiej widziane. Dystans i letniość. Tymczasem osoba, która doświadcza obniżonych nastrojów, doświadcza
depresji, jej ciało, jej dusza w zasadzie domaga się gwałtownie wyższych pułapów energetycznych, tylko nie wie, jak to zrobić. I tak jak powiedziałam, tutaj pokazuje mi się, że gdyby było większe pozwolenie na takie dziwne zachowanie, oczywiście w granicach nierobienia sobie czy innym krzywdy, to bardziej by pomagało niż na przykład branie leków antydepresyjnych. Często, bo nie chcę tutaj generalizować. Dobrze, to była część oficjalna. Ja jeszcze zadam Ci kilka pytań. Przyjrzyj się jeszcze tematowi, bo powiedziałaś mi, że organizmy wpadają same w ten stan i same mogą z niego wyjść. Co na chwilę obecną, oprócz tego, co już wcześniej opisałaś, tych wyrażania emocji i tak dalej, jakie jeszcze techniki możemy wykorzystać, żeby pozbyć się raz na zawsze tej depresji i czy w ogóle jest to możliwe? Uleczenie się depresji. Nie wiem, czy jest możliwe raz na zawsze, bo z drugiej strony smutek jest naturalną jakby reakcją organizmu na stratę i nie powinniśmy się go bać, bo ktoś, kto potrafi okazywać smutek, jest żywy, żyje. Tak samo jak potrafi okazywać radość, zmartwienie, zdziwienie. Emocje nie są niczym złem. Powinniśmy sobie dawać na nie przyzwolenie. Oczywiście tutaj też pokazuje się taka przesadna emocjonalność, taka emocjonalność dzikiego człowieka, czyli wtedy faktycznie można sobie jakby zrobić trochę krzywdę własnymi emocjami. Tak, ale pokazuje mi się, że na przykład, że taniec i śpiew jest doskonałym lekiem na depresję. I że obecnie ludzie wstydzą się tańczyć i śpiewać coraz więcej. Wstydzą się tańczyć i śpiewać, a powinni dużo tańczyć i śpiewać. Wtedy nie będą mieli depresji. Jeszcze powiedziałaś, że dusze się domagają wyższych pułapów energetycznych. W jaki sposób można to osiągnąć? Właśnie też taniec na pewno śpiew pomaga. Czy są jeszcze jakieś techniki, jakieś sposoby, które można wykorzystać w dniu codziennym, tak żeby czasami wystarczy, wiesz, pokazuje mi się, że czasami wystarczy po prostu, nie wiem, zatrzymać się i popatrzeć do góry. I uśmiechnąć się kącikami ust, na przykład. Jakaś większa świadomość własnego ciała i tego, jak ono się zachowuje, co robi. I wtedy też ta dusza w tym ciele inaczej się czuje. A czy jakieś naturalne leczenie, na przykład ziołowe, czy to w ogóle pomaga? No, pokazuje się, że jeśli chodzi o naturalne leczenie i naturalne jedzenie, jedzenie jest też lekarstwem, wysokoenergetyczne jedzenie jest lekarstwem, ale takiego jedzenia jest mało obecnie, bo wiele ludzi, większość ludzi je przetworzone jedzenie. I nawet to jedzenie, które im się sprzedaje jako tak zwane zdrowe, to ono tak średnio ma coś wspólnego ze zdrowym jedzeniem. Najlepiej by było po prostu kupować gdzieś od rolnika warzywa, owoce i gotować, mieć taki slow food, czyli przygotowywane przez siebie po prostu w domu jedzenie. Ma bardzo duże znaczenie. Pokazuje mi się też, że są takie przyprawy, które są wysokowibracyjne, na przykład czerwona przyprawa, szafran. Szafran
jest wysokowibracyjną przyprawą, ale to trzeba by było nauczyć się trochę. Czyli z tego, co mówisz, co powiedziałaś o tych ziołach, jak najbardziej też tak. I to samo w sobie też jest takim antydepresyjnym zajęciem, bo na przykład uczenie się o ziołach, zwłaszcza o ziołach, które na przykład rosną w naszej okolicy, jeżeli mamy szczęście mieszkać poza miastem, to też jest samo w sobie fajną rzeczą i takim dobrym hobby, które jest to jeden ze sposobów wychodzenia z depresji, hobby. Posiadanie hobby też jest sposobem wychodzenia z depresji. Jeszcze wspomniałaś, że jednym z takich najważniejszych czynników, które wpływają na powstanie i rozwinięcie się depresji, to jest nieprzystosowanie się do życia, do obowiązków. Czy mogłabyś troszeczkę rozwinąć temat i zobaczyć, jak to wygląda, kiedy to powstaje i jak możemy lepiej funkcjonować w tym społeczeństwie, które nigdy się nie zatrzymuje? Tak, ono się nigdy nie zatrzymuje i z jednej strony mamy bardzo dużo urządzeń, które teoretycznie mają nam ułatwiać życie i one nam ułatwiają życie, ale z drugiej strony ich nadmiar też to życie komplikuje, sprawia, że nie potrafimy się od nich odkleić. I dlatego na przykład w społeczeństwach wysoko rozwiniętych ludzie są tak jakby energetycznie połączeni niteczkami z elektroniką, ze wszystkimi tymi urządzeniami. Nie wiadomo, gdzie oni się kończą, gdzie kończy się ich własna energetyka, zaczyna się pulsowanie, promieniowanie ich komórki, czy ich laptopa, czy innych urządzeń, których używają. I chociaż same w sobie urządzenia można powiedzieć, że są neutralne i mogą służyć do świetnych rzeczy, to jednak ich nadmiar sprawia, że ludzie są przytłoczeni. Też jest jakby taki sztuczny, wysoki poziom, jeśli chodzi o umiejętności czy edukację. W tym sensie, że ludzie mają presję na przykład w dużych ośrodkach miejskich, żeby się ciągle dokształcać i kształcić. I znów samo w sobie jest to dobre, pożyteczne. Ale często, żeby otrzymać lepsze stanowisko, czy utrzymać się na obecnym, czy w ogóle dostać coś, muszą się ciągle doszkalać i często to doszkalanie się sprowadza się do tego, że oni po prostu znowu pakują w siebie jakieś ciągi informacyjne, które kompletnie nie są przetworzone. I to też bardzo obciąża ich system mentalny, ich system energetyczny. Jakby jest... Czy możemy coś zrobić tak, żeby jednak uchronić się przed tą depresją, żyjąc w tym świecie, w którym żyjemy? No, pokazuje mi się taka informacja, nie bać się ciszy na przykład. Nie bać się ciszy, bo cisza jest bardzo fajna. Nie bać się zapytać drugiego człowieka, jak się czujesz. Mieć kontakt właśnie z drugimi ludźmi i wychodzić do drugiego człowieka, bo jest obecnie jakby taka, jak to powiedzieć, tendencja po pierwsze do zastępowania człowieka sztuczną inteligencją, czy też wręcz skłonienia go do tego, żeby on się jakby splótł z tą sztuczną inteligencją i to może być zwodnicze i wręcz zabójcze, dlatego, bo sztuczna inteligencja ma służyć, a nie podbijać. Po drugie, nadmierny dystans społeczny produkuje wręcz takie emocjonalne kaleki, czy
jednostki w depresji, zwłaszcza jeżeli to są młode osoby, które są zmuszane w jakiś sposób do izolacji. Więc też być dla siebie nawzajem, bo my dla siebie nawzajem jesteśmy lustrami, więc też to jest bardzo ważne, to żebyśmy mieli wokół siebie osoby, z którymi się komunikujemy na bieżąco, z którymi możemy porozmawiać, z którymi możemy być blisko. Bo bliskość nie jest niczym nagannym i powinniśmy wiedzieć, że to jest nasze naturalne prawo. A jak chronić dzieci i kolejne pokolenia przed tą presją społeczną właśnie? Gdzie, tak jak mówiłaś, jest wymagane coraz większe doświadczenie, ileś tam obowiązków, zajęć pozaszkolnych i tak dalej, i większa presja jest na tych maluchach. Wiesz co, nie wiem, to mi się pokazuje jako trudny temat i taki temat, który się zdecydowanie domaga wręcz ludzi, którzy by się jakby poświęcili temu, żeby ratować te dzieci, jakby na nowo wymyślili system edukacji, czy podpowiadali rodzicom i tak dalej, że rodzice też sami mogliby się organizować w większe grupy na bazie tych celów, żeby właśnie zachować te dzieci jako naturalne jednostki ludzkie, a nie jakieś przeładowane obowiązkami robociki. Też często być może rozwiązaniem, może to jest dosyć ekscentryczne, co powiem, ale pokazuje mi się, że dosyć dobrym rozwiązaniem może być czasami nauczanie domowe. Okej, okay, a jak duża część populacji dotknięta jest depresją i jakie rejony najbardziej są dotknięte? Czy mogłabyś sprawdzić? No, nie pokazuje mi się to nic oryginalnego, bo Skandynawia mi się pokazała jako bardzo mocno dotknięta tym, ale też w tej chwili Europa mi się pokazuje jako bardzo mocno dotknięta tym. I to bez względu nawet chociaż jednak światło i słońce ma duży jakby udział w tym wychodzeniu z depresji. Bo mimo to, że pokazały mi się najpierw te kraje północne i na wschód leżące, a potem południe Europy, to też pokazuje się, że mimo to, że tam teraz jest więcej depresji niż dawniej, to jednak wystarczy, że nie wiem, zaświeci to słońce, czy to tam woda w morzu jest ciepła i już ludzie strzepują to z siebie i już jest im łatwiej żyć, więc jednak łatwiej też jest im wychodzić z tych stanów obniżonego nastroju. Dobrze, jeszcze wspomniałaś o ultradźwiękach. Czy to jest jakaś metoda wykorzystywana obecnie? Jak to wygląda? I w jakim celu oczywiście? No jest informacja, że są instytucje naukowe, które zajmują się eksperymentowaniem z takimi metodami i że jest to obecne w wojsku jako broń nowej generacji. I jeszcze wspomniałaś o interferencjach. Mogłabyś się przyjrzeć temu tematowi? Co to za istoty, dlaczego, w jaki sposób działają, w jaki sposób właśnie wprowadzają nas w stan depresji? Ta broń psychotroniczna, chociaż my o niej bardzo niewiele wiemy, bo więcej wiemy, jeżeli ktoś chce, o karabinach, czołgach czy broni maszynowej, a te bronie nowej generacji
z tą taką, tej broni takiej psychotronicznej, to my niewiele o tym wiemy, nic nie wiemy o tym, przeciętny człowiek nic o tym nie wie, ale pokazuje się, że taka broń może być też jakby niechcący, jako efekt uboczny, nośnikiem interferencji, nośnikiem, no nazwijmy to tak szumnie, energii demonicznych. O, na przykład coś takiego mi się pokazało. Też jeżeli ktoś ma interferencję, czy doświadcza interferencji ze strony istot niewcielonych, czy też ze strony ingerencji pozaziemskich, no to są w tym momencie niewątpliwie istoty, które są łase na niskie wibracje i chcą jakby mieć takie żniwo z tych niskich wibracji. Czyli innymi słowy, karmią się rozpaczą, karmią się smutkiem. Sprawia im jakiś rodzaj przyjemności, żeby zgasić w kimś nadzieję, żeby zabić czyjeś serce, tak mówiąc metaforycznie. Psychopatyczne są to siły. Dobrze, czy jest jeszcze coś, co powinniśmy wiedzieć na ten temat? No nie wiem. Tak przyszło mi tyle do głowy. Ogólnie odnośnie depresji, czy jest jeszcze coś, co powinniśmy wiedzieć, o co nie zapytaliśmy na przykład? Nie wiem, dlaczego pokazały mi się, wiesz, tabelki, jakieś takie tabelki statystyczne, wyliczenia i to, że na przykład dekadę temu, czy nie wiem, jeszcze wcześniej, to dotykało ludzi w przedziale 30-40 najczęściej i trochę powyżej 40, podczas kiedy teraz stany obniżonego nastroju towarzyszą dzieciom i coraz częstsza jest taka depresja młodzieńcza. To nie twierdzę, że kiedyś jej nie było, bo też była, jest jakby tak w naturalnym stadium tej burzy hormonalnej, ale w tej chwili wielu młodych ludzi się zatrzymuje jakby nadmiernie na tym etapie właśnie tej depresji młodzieńczej i tak nie potrafi z tego wyjść, czyli dotyka coraz młodsze roczniki, o tak można powiedzieć. I dlatego jest jakby taka konieczność opiekowania się sobą nawzajem, bo jeżeli nie będziemy tego robili, nie będziemy się opiekowali sobą nawzajem, młodsi starszymi, starsi młodszymi, to no po prostu nie będzie nas. A czy jest jakaś wskazówka, jakaś rada dla osób cierpiących na depresję? Że mogą z niej wyjść. Że nic nie trwa wiecznie i że to jest stan przejściowy, z którego można się nawet wiele nauczyć. No dobrze, to dziękuję Ci bardzo.